Niepubliczne przedszkole Dom Małego Skrzata w Grudziądzu, ulica Waryńskiego 104 zaprasza. Nowoczesny budynek przedszkola pozbawiony jest barier architektonicznych, co jest nie bez znaczenia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. W Domu Małego Skrzata działa również żłobek. Przyjmowane są dzieci od pierwszego roku życia do 2,5 lat. W przedszkolu opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra i zespół specjalistów. Z dziećmi każdego dnia pracują logopeda, psycholog i rehabilitant. W Domu Małego Skrzata funkcjonują pracownie komputerowo-plastyczne, sala rehabilitacyjna, sala doświadczania świata. Przedszkole wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt, m.in. w tablice interaktywne i EEG Biofeedback. Kolorowe sale z atestowanymi drewnianymi zabawkami pobudzają dziecięcą wyobraźnię, a to na tym etapie jego rozwoju ma duże znaczenie. Przedszkole to pełna integracja dzieci, które mają kontakt z niepełnosprawnymi rówieśnikami, co nie jest bez znaczenia w ich późniejszym życiu. Uczą się tolerancji i akceptacji. Gdzie pracuje twoja mama? Moja mama pracuje w księgowości. Gdzie pracuje twoja mama? Moja mama pracuje w MOPS-ie. Gdzie pracuje twoja mama? Moja mama pracuje w przedszkolu. A wiecie co? Jak ja będę duża, to będę przedszkolanką. A dlaczego? Bo będę mogła tu zostać nawet jak będę duża. Zostawiając swoje dziecko w przedszkolu czy żłobku, Dom Małego Skrzata, rodzice mogą być pewni, że ich pociecha jest pod doskonałą opieką. Dzieci objęte są również opieką lekarską i pielęgniarską. Doskonałe warunki dla dzieci, przyjazna rodzinna atmosfera – to wszystko z myślą o najmłodszych. W przedszkolu nieustannie stawia się na jego rozwój, podnosząc coraz wyżej poprzeczkę. Jest to możliwe dzięki funduszom unijnym. W przedszkolu realizowane są projekty „Mama idzie do pracy”, „Witajcie w naszej bajce” czy „Światełko w tunelu”. Rodzicu, zastanawiasz się nad wyborem przedszkola czy żłobka dla swojego dziecka? Dom Małego Skrzata zaprasza. Przyjdź, przekonaj się, że warto powierzyć nam swój największy skarb. Dom Małego Skrzata. Spełniamy dziecięce marzenia.